Mam na imię Anna i będę Twoim przewodnikiem w podróży ku zdrowemu i swobodnemu ciału. Podzielę się z Tobą moją wiedzą, abyś mógł samodzielnie zadbać o swoje ciało. Ból i napięcie mięśniowe to coś, z czym większość z nas się spotyka. To może być efekt siedzącego trybu życia, ciągłego stresu a nawet niewłaściwych nawyków podczas codziennych czynności. Nieraz dolegliwości te zdają się być nieuniknione, ale czy na pewno tak jest? Dzięki automasażowi możemy sobie pomóc w wielu sytuacjach, które na co dzień utrudniają nam życie. Nie musisz być ekspertem z zakresu anatomii ani mieć profesjonalnego sprzętu. Wystarczą Twoje ręce, odrobina czasu i chęci do nauki. Opowiem Ci, jak samodzielnie, bezpośrednio i skutecznie przeciwdziałać napięciom i bólom, które ci dokuczają. Przez praktyczne porady i proste instrukcje pokieruję Cię krok po kroku, jak zidentyfikować problem i jak go rozwiązać. Będę z Tobą na każdym etapie, pomagając Ci lepiej zrozumieć swoje ciało. Znasz to uczucie, kiedy po ciężkim dniu marzysz o profesjonalnym masażu, który pozwoliłby ci zrelaksować mięśnie i uwolnić ciało od napięcia. Z pewnością, często jednak brakuje nam czasu, pieniędzy lub możliwości, aby skorzystać z pomocy profesjonalisty. Ale co byś powiedział, gdybym ci powiedziała, że masz już do dyspozycji wszystko, czego potrzebujesz, aby zapewnić sobie ulgę? Automasaż to Twoje narzędzie do samopomocy. Jest to technika, której możesz nauczyć się stosować na sobie, niezależnie od miejsca czy pory dnia. Wystarczy, że znajdziesz chwilę dla siebie i skupisz się na swoim ciele. Wszystko, czego potrzebujesz, to Twoje własne dłonie, otwarty umysł i chęć nauki. Nieważne, czy borykasz się z bólem szyi po całym dniu spędzonym przed komputerem, czy z napiętymi mięśniami po intensywnym treningu. Automasaż pomoże Ci złagodzić te dolegliwości. Napięcia mięśniowe są często skutkiem naszego codziennego życia: stresu, długotrwałej pozycji siedzącej, nieprawidłowej postawy, a nawet braku odpowiedniego ruchu. Czasem pojawiają się po intensywnych ćwiczeniach fizycznych lub z powodu przeciążenia konkretnych mięśni: wielogodzinne siedzenie przy biurku, ciągłe patrzenie na ekran komputera czy smartfona. Noszenie ciężkich toreb na jednym ramieniu. To wszystko może prowadzić do napięć mięśniowych. Objawiają się one często jako ból, uczucie sztywności czy ograniczenia w ruchu. Mogą też powodować bóle głowy, problemy z kręgosłupem, a nawet zmęczenie. Zdarza się, że napięcia mięśniowe są tak silne, że zaczynają wpływać na naszą jakość życia. Jak zidentyfikować napięcia mięśniowe? Pierwszym krokiem jest nasłuchiwanie sygnałów wysyłanych przez Twoje ciało. Czy odczuwasz ból w konkretnym miejscu? Czy Twoje mięśnie są sztywne lub ciężko Ci się poruszać? To mogą być sygnały, że Twoje mięśnie są spięte. Specyficznym rodzajem napięcia mięśni są punkty spustowe. Punkty spustowe to miejsca w mięśniach, które stały się niezwykle napięte lub skurczone. Mogą one powodować ból w miejscu w którym się znajdują, ale także wysyłać ból odniesiony do innych części ciała. Często są one przyczyną przewlekłego bólu mięśniowego. Zidentyfikowanie napięcia mięśniowego jest dość proste. Mięśnie są sztywne, bolesne i trudno je rozciągnąć. Czasem możemy też odczuwać ból podczas wykonywania pewnych ruchów. Punkty spustowe to coś innego. Są to specyficzne obszary w mięśniach, które są wyjątkowo napięte lub skurczone. Często są to małe obszary, które można porównać do ziarna grochu lub małej śliwki. Jednak ich wpływ na nasze samopoczucie może być ogromny. Ból powodowany przez punkt spustowy często jest ostry i promieniuje do innych obszarów ciała. Na przykład punkt spustowy w górnej części pleców może powodować ból w karku lub nawet ból głowy. Zidentyfikowanie punktu spustowego może być trochę trudniejsze. Podczas masażu możesz odczuwać ostry, intensywny ból w konkretnym, małym obszarze mięśnia. Ból ten często promieniuje do innych części ciała. Kiedy naciskasz na punkt spustowy, ból zwykle się zaostrza. Jak więc powinny się zachowywać zdrowe, zrelaksowane mięśnie podczas masażu? Po pierwsze, nie powinny boleć. Jeśli podczas masażu odczuwasz ból, to jest to znak, że Twój mięsień jest napięty lub ma punkty spustowe, które wymagają uwagi. Drugim ważnym wskaźnikiem jest struktura mięśnia. Rozluźnione mięśnie mają gładką strukturę bez punktów spustowych. Twardych i bolesnych obszarów o niewielkiej powierzchni. Jeśli podczas masażu odczuwasz twarde grudki lub węzły, to są miejsca, które trzeba rozluźnić. Pod wpływem nacisku włókna mięśniowe powinny się rozchodzić płynnie, bez żadnego oporu. Wyobraź sobie, że mięsień to strumień wody, który płynie swobodnie, bez przeszkód. Jeśli włókna mięśniowe są zbyt napięte, nie będą się one swobodnie rozchodzić pod wpływem nacisku. Jeżeli pod wpływem nacisku palca przeskakuje, jak lina, to znaczy, że jest nadmiernie napięty i trzeba go rozluźnić. Rozluźnione mięśnie nie przeskakują pod wpływem nacisku, ale delikatnie i płynnie reagują na nacisk. Rozumienie, jak powinny wyglądać rozluźnione mięśnie, to pierwszy krok do efektywnego automasażu. Wyczucie swojego ciała jest kluczem do skutecznego zarządzania napięciami mięśniowymi. Dzięki temu możesz nie tylko złagodzić ból, ale także zapobiec dalszym problemom. Więc zacznijmy od słuchania naszych ciał i dawania im tego, czego potrzebują. Zachęcam cię do odkrycia różnych technik samodzielnego rozluźniania mięśni. Są to narzędzia, które możesz zastosować w domu, aby poczuć ulgę i poprawić swoje samopoczucie. Pierwsze. Automasaż Automasaż to technika, którą możesz zastosować samodzielnie. Bez potrzeby odwiedzania specjalistów czy korzystania ze sprzętu, twoje ręce są tu narzędziem, a intuicja i wyczucie twojego ciała są twoimi przewodnikami. Poniżej przedstawię ci podstawowe techniki automasażu, które możesz zastosować w zaciszu swojego domu. Ugniatanie. Ta technika polega na delikatnym ugniataniu i rozcieraniu mięśni. Wyobraź sobie, że twoje mięśnie to ciasto, które potrzebuje wyrabiania. Twój palec i kciuk pracują razem, niczym szczypce, które delikatnie ugniatają i rozciągają mięśnie. Na przykład, jeśli masz napięte mięśnie karku, możesz usiąść wygodnie. Położyć rękę na karku i zacząć delikatnie ugniatać mięśnie palcami, wykonując małe okrężne ruchy. Wyciskanie punktów spustowych. Punkty spustowe to małe, skurczone obszary mięśnia, które mogą powodować ból. Są one zwykle twardsze i bardziej napięte niż reszta mięśnia. Aby zidentyfikować punkty spustowe, przesuń palcami po mięśniach. Szukając obszarów, które są bolesne lub szczególnie napięte. Gdy znajdziesz taki punkt, delikatnie naciśnij na niego kciukiem lub palcem przez kilka sekund, aż poczujesz ulgę. Pamiętaj, aby nacisk był mocny, ale nie powinien powodować bólu. Jeśli na przykład odczuwasz ból w okolicy lędźwi, możesz położyć dłonie na dolnej części pleców i naciskać palcami, szukając punktów spustowych. Rozcieranie. Ta technika polega na płaskim i rytmicznym przesuwaniu rąk po powierzchni skóry. To delikatne pocieranie pomaga rozgrzać mięśnie i zwiększyć przepływ krwi. Na przykład, jeśli twoje ramiona są napięte, możesz usiąść wygodnie, położyć rękę na ramieniu i delikatnie rozcierać skórę, wykonując okrężne ruchy. Drugie Rozciąganie mięśni. Rozciąganie mięśni to kolejna technika, która nie wymaga żadnego specjalistycznego sprzętu i może być wykonywana niemal wszędzie: w domu, w pracy czy na świeżym powietrzu. Rozciąganie ma na celu zwiększenie elastyczności mięśni, poprawę mobilności stawów oraz odprężenie napiętych mięśni. Jakie są podstawy rozciągania? Wyobraź sobie, że twoje mięśnie to elastyczne linki łączące kości. Kiedy mięsień jest napięty, linka staje się sztywna i niewygodna. Rozciąganie pomaga rozluźnić te linki, zwiększając ich długość i elastyczność. Ważne jest, aby podczas rozciągania poczuć delikatne napięcie w rozciąganym mięśniu, ale nie powinno to powodować bólu. Zawsze pamiętaj o spokojnym, głębokim oddychaniu to klucz do efektywnego rozciągania. Przedstawię Ci teraz przykładowe ćwiczenie rozciągające rozciąganie mięśni karku. Usiądź wygodnie na krześle, utrzymując kręgosłup w naturalnej pozycji. Przechył głowę w prawo, próbując dotknąć prawym uchem prawego ramienia. Powinieneś poczuć delikatne rozciągnięcie po lewej stronie karku. Przytrzymaj tę pozycję przez 20 do 30 sekund, pamiętając o spokojnym, głębokim oddechu. Następnie powtórz to ćwiczenie, przechylając głowę w lewo. Rolowanie. Rolowanie za pomocą rollera to technika, która pozwala na głębokie rozluźnienie mięśni i uwolnienie punktów spustowych. Rollery do masażu to niewielkie urządzenia, zazwyczaj wykonane z twardej pianki, które możesz przesuwać wzdłuż ciała. Tworząc na mięśniach efekt podobny do masażu. Jakie są podstawy rolowania? Rolowanie polega na umieszczeniu rollera pod wybraną częścią ciała, a następnie delikatnym przesuwaniu ciała w taki sposób, aby roller przemieszczał się wzdłuż mięśnia. Rolowanie pomaga zwiększyć przepływ krwi do mięśni, co przyspiesza proces regeneracji. Ponadto, nacisk wywierany przez roller pomaga uwolnić napięcia w mięśniach i punktach spustowych. Opiszę ci teraz przykładowe ćwiczenie rolowania. Rolowanie mięśni łydek. Siądź na podłodze i umieść roller pod łydkami. Oprzyj się na rękach umieszczonych za sobą. Następnie, poprzez przesuwanie ciała do przodu i do tyłu, przesuwaj roller wzdłuż mięśni łydek. Powinieneś poczuć lekkie napięcie i nacisk na mięśnie łydek. Jeżeli napotkasz na obszar szczególnie napięty lub bolesny, zatrzymaj na chwilę i delikatnie balansuj ciałem do przodu i do tyłu, aby dodatkowo rozluźnić ten obszar. Rolowanie to potężne narzędzie, które może przynieść wiele korzyści dla Twojego ciała. Pamiętaj, że nie musisz wywierać dużego nacisku, aby osiągnąć efekty. Delikatność i cierpliwość są kluczem do skutecznego rolowania. Akupresura. Akupresura to starożytna technika leczenia, która wywodzi się z tradycyjnej medycyny chińskiej. Polega na wywieraniu nacisku na konkretne punkty na ciele, zwane punktami akupresury, które są powiązane z różnymi organami i systemami w ciele. Stymulacja tych punktów może pomóc w złagodzeniu bólu, stresu, zwiększyć przepływ energii i poprawić ogólne samopoczucie. Akupresura polega na delikatnym naciskaniu lub masowaniu określonych punktów na ciele. Nacisk ten powinien być wystarczająco silny, abyś go poczuł, ale nie na tyle mocny, aby powodować ból. Przy każdym punkcie akupresury nacisk powinien być utrzymany przez kilkadziesiąt sekund do kilku minut w zależności od jego komfortu. Przykładowe ćwiczenie akupresury, akupresura dla złagodzenia bólu głowy. Jest punkt, który nazywa się LG20, znajduje się on na górnej części głowy, gdzie linie łączące górne uszy się przecinają. Delikatnie naciśnij ten punkt opuszkami palców na około minutę. Powinieneś poczuć, jak napięcie zaczyna ustępować. Pamiętaj, że akupresura to technika, która wymaga delikatności i cierpliwości, sauna. Sauna to doskonałe miejsce do relaksu dla Twojego ciała i umysłu. Ciepło, które generuje sauna, powoduje rozszerzanie naczyń krwionośnych, co zwiększa przepływ krwi i dostarczanie tlenu do Twoich mięśni. W ten sposób pomaga złagodzić napięcie mięśniowe i przyspiesza proces regeneracji. Jak sauna wpływa na mięśnie, kiedy jesteś w saunie, twoje ciało staje się ciepłe i elastyczne. Ciepło pomaga rozluźnić sztywne, napięte mięśnie i stawy, co znacząco zwiększa twoją zdolność do rozciągania i masowania tych obszarów. Jak korzystać z sauny? Proponuję rozpocząć od krótkich sesji około 10-15 minut na początek. Z czasem, kiedy twoje ciało się przyzwyczai, możesz stopniowo zwiększać ten lub ilość sesji jednego dnia. Najlepiej korzystać z sauny 2 trzy razy w tygodniu, aby uzyskać optymalne korzyści dla mięśni. Zimne kąpiele. Zimne prysznice i kąpiele, chociaż mogą być niekomfortowe, a nawet bolesne, to są niesamowicie korzystne dla twojego ciała. Zimno skutecznie zmniejsza stan zapalny i pomaga zregenerować mięśnie po intensywnym wysiłku. Kiedy eksponujemy nasze ciało na zimno, naczynia krwionośne się kurczą, co pomaga zmniejszyć obrzęk i stan zapalny. Następnie, kiedy wracamy do ciepła, naczynia się rozszerzają. co Zwiększa przepływ krwi i dostarcza więcej tlenu do mięśni. Ten proces pomaga Twoim mięśniom szybciej się regenerować. Jak korzystać z zimnych pryszniców i kąpieli? Zasada jest prosta. Po intensywnym wysiłku fizycznym na przykład po treningu weź zimny prysznic lub kąpiel. Nie musisz korzystać z lodowatej wody. Wystarczy, że woda będzie zimna. Zaczynaj od 2 do 3 minut i stopniowo zwiększaj czas do około 10 minut. Zimne prysznice i kąpiele to tylko jeden z elementów twojego planu odnowy biologicznej. Połącz je z innymi technikami, takimi jak masaż czy rozciąganie. Pamiętaj, że każda z tych technik może działać inaczej dla różnych osób. Najważniejsze jest, abyś eksperymentował i odkrywał, które z nich najlepiej odpowiadają na potrzeby Twojego ciała. Twoje ciało jest wyjątkowe i zasługuje na indywidualne podejście. Przygoda z samopomocą i samodzielnym radzeniem sobie z napięciami to proces, w którym Ty jesteś eksploratorem, a Twoje ciało to nieznane terytorium do odkrycia. Ciesz się tą podróżą!